już nagrywamy. No. Nie, bo ja nie wiem jak zaczynać, nie? Ogólnie, więc już nagrywamy. Jest, naturalnie. Jest Marcinie. Dobra, słuchaj. Zaczynamy, podzieliłem sobie na trzy sekcje. Bardzo dużo tych pytań widzę. Jest dużo, bo boję się, że będziesz mówić krótko i wtedy będzie. On w życiu. Dobra, słuchaj. W wieku 14 lat wygrywasz 9 edycję Mass Media Music, tak? A powiedz mi, jak to jest wrócić do szkoły po czymś takim, tak? Bo masz niedzielę, masz afterparty, wiesz, światła gasną, afterparty, posatu, taka tam sztaba, tam biega, wiesz, wszyscy zadowoleni. A ty mówisz, ja przepraszam, ja na jutro... Sprawdzę z matą. Tak, ja się muszę przygotować do egzaminu gimnazjalnego. Tak, no trochę tak było. Ale nie, powiem ci, że nie było takiej jakiejś spiny w szkole, że wracam i nagle jest jakaś masakra. Wiadomo, że to było zupełnie coś innego. I mnie na przykład najbardziej denerwowało to, że niektórzy ludzie albo trochę się zmienili w stosunku do mnie, no bo to w ogóle świadczy o nich jako zupełnie innych ludziach niż ale myślałem, w jaki sposób się zmienili? Że podchodzą jakoś milej, czy że... Mnie na przykład mega denerwowało to, że niektórzy myśleli, że ja się zmienię. Czyli od razu do mnie podchodzą w taki sposób, że o, on to wygrał i teraz będzie jakaś gwiazda i tylko chodzi na tych, nie, i cały się mnie w ręce. Mhm. Podczas gdy ja w ogóle jakoś tego nie odczuwałem w taki sposób, dla mnie... Po pierwsze poszedłem do Mass Media Music, bo tak mi się zachciało, tak naprawdę. Nie chciałem wygrywać, nie chciałem nic robić, tylko nie miałem co robić w sumie i chciałem sobie pograć w postaci na scenie. Jak wyszło, tak wyszło, dla mnie to nie było nic, żebym ja teraz chodził i patrzy, ja jestem super. Więc wróciłem do szkoły i wiadomo, że było trochę zabawnie, trochę ludzie wszyscy podchodzili, mnie gratulowali. Jeden chłopak tak w ogóle zagłosował na mnie, wygrał telefon. O właśnie, schowaj telefon. No to nie mój, ale mogę schować, to już teraz mój. Nie, serio, to nie jest mój telefon. Okej, okay, spoko. Właśnie otrzymałem telefon z tego programu, świetny program. I kubek też otrzymałem ze swoim imieniem. Także nie, luzik, no w szkole ja w ogóle mam tak super znajomych teraz, że bez żadnej spiny. Jest to teraz już w sumie żart taki, że jak jesteśmy w jakimś miejscu publicznym, to niektórzy krzyczą, że czy to ten Marcin Patrzałek z 9 edycji? Tak, ja nie mogę tego wytrzymać, bo się potem patrzą wszyscy, odwracają. No ale tak, no jest śmieszne i na luzie. A jak z nauczycielami? Czy nauczyciele ci nie postanowili podokuczać właśnie z tego tytułu, że odniosłeś trochę sukces, bo no, ludzie są ludźmi. Jasne. Ci nauczyciele, którzy tak trochę chcieli dopiec, trochę takie żarciki wypuszczają, to mi się to podobało, no bo to jednak ja mam dystans do siebie absolutnie i się potrafię śmiać z tego, a że w mojej szkole są nauczyciele absolutnie zabawni, no to się tylko było śmiać, a teraz już wiesz, wróciło do normy. Dobra, a powiedz mi jak u ciebie z dyscypliną, bo jesteś człowiekiem, który no raczej jest dobrym uczniem, jesteś promusem. Z tego co słyszałem. Prymusem, no jestem dobrym uczniem. Pasek jest? Był, teraz już nie będzie. Nie, no słuchaj, bo trzeba mieć jakieś priorytety, tak? I dla mnie na przykład nigdy priorytetem nie była geografia. Matku, jaki najgorszy przedmiot. Przepraszam, nie wiem, jeśli ktoś kocha geografię. Nie trawię absolutnie, no i to nigdy nie siedziałem i nie kułem geografii, żeby zdać najlepiej sprawdzian. Dla mnie tylko to było jakoś w miarę na inteligencję, czy na jakieś słuchanie na lekcji. Mhm. Ale i tak zawsze w sumie muzyka była na pierwszym miejscu, od wygrania szczególnie. I skupiłem się po prostu na paru przedmiotach, na nich się w miarę dobrze sprawowałem. No i szło sobie, tak? No teraz wiadomo, że jestem w drugim liceum, jest troszkę ciężej i tym bardziej nie skupiam się na tych przedmiotach gorszych, mniej ważnych, wiesz, no i muzyka jednak to zajmuje mega dużo czasu i ja, jak tak patrzeć na to, wiadomo, że robię więcej niż tylko gra na jednej gitarze, na akustyku, gram w ogóle na trzy rodzaje gitar, no i jeszcze jakąś elektroniczną muzykę też produkuję w wolnym czasie, staram się bardzo wielotorowo iść, tego nie publikuję jeszcze, bo to jest wszystko w fazie rozwoju. No ale jednak jest to mega ważne dla mnie, bo z tym wiąże przyszłość i nie będę też przekładał jakichś szkolnych rzeczy na to, więc wiesz, tak też podchodzę w miarę stonowanie, jak wyjdzie to wyjdzie, no a że wychodzi fajnie, no co wiesz. Okej, okay, to tworzysz muzykę elektroniczną? To hobbystycznie u siebie w pokoju. I tego nikt jeszcze nie słyszał? Słyszeli najbliżsi znajomi. I? I propsują. Rozumiem, no to powiedz mi, ale... Jaką przyszłość wiążesz? To znaczy tak, no właśnie bazując na tym, że jesteś promusem, tak? Czy ty w ogóle zamierzasz... Nie, bo ty podobniesz... Nie, poczekaj. Ty podobniesz, zdałeś certyfikat proficiency na A. No bo, ale angielski piękny język, przecież to jest...
Stary, no nie, nie. No, ale to co to ma do bycia prymusem? Ja po prostu tak kocham na przykład Stany Zjednoczone. Mhm. To jest w ogóle taki świetny kraj. Ja wiem, że jest tam tyle w ogóle rzeczy się dzieje tragicznych. I no i to rozumiem, no ale jednak kulturowo i to co wypływa ze Stanów, czy muzyka, która wypływa ze Stanów, czy to jak ludzie się rozwijają w tym państwie, dla mnie jest absolutnie fascynujące. No a że prof poszedł jak poszedł, no to tylko po prostu, bo ciągle siedzę w angielskim, tak? Na internecie, czy na przykład jak dla mnie na przykład fakt, że na internecie tylko siedzę w anglojęzycznych stronach, czy jakichś takich rzeczach, to skutkuje na przykład tym, że na gitarze gram lepiej. Dlatego, że nie nauczysz się jakichś technik, albo jakichś trudnych zagadnień, czy trudnych utworów bez znajomości angielskiego, bo tłumaczy to człowiek, który tylko w takim języku mówi na przykład. Albo jest to opisane tylko w tym języku, więc prof poszedł mi no tak jak poszedł, tak, nie mam co dodać w sumie. Zakładając, że miałeś pasek, jesteś człowiekiem, który jest w stanie zdać dobrze maturę. Jasne. Czy ty idziesz na studia, czy ty będziesz robić muzykę? Zaczęły się trudne pytania. Słuchaj, takim celem, który pojawił się właśnie trochę przed Masmedia Music nawet i od tego czasu się ciągnie, jest to, żebym właśnie wyjechał do Stanów ASAP, jak najszybciej, nie? I tam bym próbował pójść do Berkeley. To jest college. To jest college stricte muzyczny i taki bardzo niespotykany na tle innych, bo oni się specjalizują w muzyce absolutnie rozrywkowej. I to nie jest tak jak na przykład w polskich uczelniach, co mnie bardzo denerwuje, że na przykład otworzył się wydział jazzu i nagle w Polsce to jest wow, jazz, ale nowoczesnie. Przecież jazz jest muzyką, która istnieje od lat 20. i w tym momencie już tak naprawdę, no kto słucha, kto chodzi po mieście słuchać jazzu i kiwa głową, że zajebisty beat, nie? No to nie ma takich ludzi i jazz nie jest muzyką w tym momencie, która jest absolutnie na topie, mimo że kocham gatunek, no to nie jest szok, że otworzyli taki wydział w Polsce. W Stanach za to, jeszcze na takim koleżu jak Berkeley, wykładają się, nie wiem, muzykę filmową, co jest absolutnie współczesne i co mnie mega interesuje. Wykładają produkcję właśnie elektroniczną, mix jakiś, mastering. To są rzeczy absolutnie współczesne i nowoczesne, które mają jakieś przełożenie na przyszłość. Więc Stany tak naprawdę jeszcze na rynek muzyczny są idealnym miejscem. I tam no, bardzo bym chciał wyjechać, no a ten koleż to jest tylko jakby jakiś taki cel poboczny, żeby potem też tam mieszkać i żyć. I jeszcze też fajnie się złożyło, bo jak wydałem jedną aranżację ostatnio, to właśnie poszło mega w świat, tam wbiło 25 milionów i co jest ciekawe, to nie są, większość tych wyświetleń to nie są Polacy, ale to nawet nie są ludzie z Europy, tylko 60 albo 80% w sumie ze Stanów. I ludzie ze Stanów teraz mają przypływ na moją stronę, na fejsie właśnie i stanowią teraz największą demografikę, a dla mnie to w ogóle jest jakiś kosmos, no bo przecież ja jestem Polakiem z Polski, wyszedłem w Polsce, zacząłem wszystko robić. Nagle jest to w miarę międzynarodowe, więc Stany są takim celem i no i tak będę dążył do tego. Okej, okay. I jaki jest dalej plan na podbicie świata, tak? Plan jest taki, że wyjeżdżam do Berkeley, do Stanów, no. Mam nadzieję, tam studiuję sobie przez parę lat. Chciałbym studiować muzykę filmową plus gitarę równolegle. Potem, to jest wszystko hipotetycznie, nie? Nie mam pojęcia, jak to się potoczy. Potem mega bym chciał wyjechać do Los Angeles. Wiadomo, że to jest skupisko największe właśnie takiej współczesnej muzyki, tak samo muzyki filmowej. No i w Los Angeles działać już sobie powoli, budować jakby portfolio i budować krok po kroku, tak to się w sumie robi, tak? Nie ma przepisu na sukces, że nagle jest pyki i magia, tylko wszystko się dochodzi pracą. No a jaką pracą, to już sam nad to zdecyduję, tak, w przyszłości. No nie ma przepisu, ale są właśnie cele, bo na przykład zastanawiałem się, czy ty nie chciałbyś być częścią jakiegoś zespołu. Czy wolisz być solistą? Nie, powiem ci, że strasznie często to pytanie dostaję. Mhm. Trochę mnie to dziwi, powiem szczerze, bo jakby cały w tym, co ludzie mnie, z tego, z czego ludzie mnie kojarzą, czyli z gry na gitarze, fingerstyle, czyli wiadomo, że jakby imituje cały zespół na innym instrumencie, tak samo jest perkusja, jest bas, jest gitara. No to jakby cały sens tego jest, żeby być po prostu jednym człowiekiem, który tworzy muzykę porywającą, że nie muszę grać ballady na gitarze, ani śpiewać Whiskey Moja Żono, żeby ludzie faktycznie docenili, że robię coś na innym instrumencie, tylko idę dalej trochę. I to jest też gatunek mega rozwijający się, więc to jakbym był umieszczony w zespole, trochę myślę, żeby zanikło. Zanikłaby taka oryginalność i takie podejście. A jeśli miałbym być w zespole, no to celowałbym w zespół metalowy, bo metal jest w ogóle jedno z moich najbardziej ulubionych gatunków muzyki. No to jest tak świetne, no jeszcze zespoły metalowe mam
często taką super synergię, się rozumieją tak dobrze i ta muzyka też jakoś bardzo ich spaja. Może być to trochę śmieszne, że metal, tak? Prawda? Wszyscy myślą, że headbang i krzyczą w tym mikrofonie tylko, ach ta młodzież. To to według mnie jest mega muzyka taka solidaryzująca ludzi i przez to zespoły, tak samo perkusja ma mega ważną robotę, na perkusji też gram, no w ogóle, także no to byłoby coś, to byłoby dla mnie jakieś wyzwanie i coś naprawdę fajnego do roboty, bo i byłby wtedy wyjęty z jakiejś swojej strefy komfortu, tak? I wiadomo, że też jest czasami lepiej robić coś z ludźmi, bo jest więcej perspektyw, podczas gdy jak ja siedzę przed kompem i piszę nuty jakieś do utworu, no to jestem tylko ja i swój mózg i kto w sumie wiecie, jak to się przyjmie. Zawsze jest trochę taka spina, że no zrobiłem to sam, ja wiem, jaką to ma wartość dla mnie, no ale jednak to ludzie mają słuchać, a nie ja. To nie robię do szuflady, tylko ludzie słuchają. Więc ja mam opinii zewnętrznej, a w zespole mogłoby to być lepsze. Tak, no wszyscy wyszli za złym pomysłem. No. Nie no, ale są plusy i minusy, nie? Ale myślę, że jednak ta oryginalność mojego gatunku i mojej postaci polega na tym, na byciu jednak solowym artystą i tak będę próbował dalej iść. Okej. Tylko nie boisz się, że właśnie bycie solowym artystą fingerstyle, ono cię zamknie w pewnej szufladce? Absolutnie się boję, strasznie. To jest bardzo ciężki temat, bo po pierwsze, fingerstyle jest muzyką mega niszową i ja też próbuję z tego w ogóle wychodzić na swojej płycie, bo to nie jest płyta czysto fingerstyle'owa, tylko jest na niej podkład też elektroniczny. Smyczki wchodzą, jest ogólnie taki bardziej ambiencyjny zarys tej płyty, a gitara jest tylko instrumentem wiodącym. To nie jest tak, że... I to mi się podobało, bo faktycznie wątpię, że są ludzie poza pasjonatami tego stylu, którzy byliby w stanie przesłuchać 60 minut. Absolutnie, ja się zgadzam, I to naprawdę mnie mocno dotyka, że są naprawdę genialni gitarzyści, którzy wydają swoje płyty i te płyty w ogóle się nie sprzedają, dlatego że idą nie dość, że idą w nisz, to jeszcze idą w nisz tego niszu, bo robią czysto instrumentalną muzykę gitarową, jeszcze w stylu fingerstyle. No i co się dziwi, że potem to się nie sprzedaje, czy to się nie przyjmuje. Trzeba jednak patrzeć na to, jaki jest zarys społeczeństwa w ogóle, tak? I kto słucha jakiej muzyki. I ja nie chcę się zamykać tak, żeby robić tylko dla czterech osób w Kielcach, które by jakoś miały czerpać przyjemność z tego. Ja chcę robić taką muzykę, która byłaby dobra dla mnie, po pierwsze, byłaby dobra dla ludzi, którzy jadą sobie samochodem w podróży, słuchają, jest im mega przyjemnie i byłaby dobra dla ludzi, którzy chcą sobie po prostu pójść po mieście i posłuchać muzyki, bo to jest cel. Celem nie jest, żebym ja siedział i zastanawiał się, a tutaj super, C-small 7 świetnie wszedł w tą harmonię jazzową. Bo wiadomo, że też jest fajne i też można się jakoś tak pomyśleć o tych rzeczach, ale to nie jest cel muzyki. Cel muzyki jest to, żeby mieć jakieś emocje i żeby się bawić. Żeby czuć coś z tej muzyki, a tego się nie osiągnie, jeśli dotrze się do dwóch osób. No na pewno nie. No też wiesz, twój jakby styl bazowy nie predestynuje cię do tego, żeby zagrać. Z Edtą Górniak na przykład. Świetny pomysł. Ale jest to jakiś pomysł, wiesz, jakby, tak. No nie wiem, jak weźmiesz pod uwagę Phila Collinsa. No nie, no to jest to człowiek, który grał z Genesis i grał bardzo różne style, bo Genesis się bardzo mocno zmieniło, myślę, że... Tak, nie, znaczy on w ogóle, Phil jest takim artystą, którego myślę, że nawet jeśli ktoś nie lubi, że nie lubi jego muzyki, to trzeba szanować po prostu. Nie, przez to jest absolutna... Ja na przykład się przyznaję, że Genesis nie jest moim jakimś super ulubionym zespołem, ale powiem ci, że nie wiem, czy kojarzysz Damona Albarna, to jest wokalista Gorillaz, to jest, no i w ogóle twórca Gorillaz, to jest wokalista Bluru, nie wiem w sumie jak powstają. To jest, tak samo miał taki zespół, jeden album wydali, The Good, The Bad and The Queen i jeszcze ma swoje solo projekty i te wszystkie rzeczy są tak rozstrzelone w ogóle po spektrum muzyki, to są zupełnie inne rzeczy, a w każdym z nich on jest tym główną osobą, to nie jest tak, że on grał sobie na gitarze czy na tam, tylko on to wszystko komponuje i on jest takim jakby no przodownikiem tego, liderem wszystkich tych różnych rzeczy. I żeby być taką osobą, to naprawdę byłoby spełnienie absolutnie marzeń i celów, bo on może się wyrażać w tyle różnych sposobów. Był w ogóle okres czasu, jak ludzie nie mieli pojęcia, że Gorillaz to jest Damon Albarn i że Blur to jest ta sama osoba. No bo w sumie nie mają skąd wiedzieć, skoro Gorillaz jest animowane, w ogóle nie ten. I jest nagle mega kosmos, bo jedna osoba robi style muzyki w ogóle niezwiązane ze sobą, a jednak ma to wszystko w swojej głowie.
I jakbym mógł do takiego poziomu dojść, wiadomo, że to też nie przychodzi znikąd, tylko trzeba mega dużo na to pracować, to to byłoby spełnienie marzeń. Jeżeli na przykład robić gitarę, tak, jestem Marcin Patrzałek robiący gitarę, jestem jakiś inny X robiący muzykę elektroniczną, a czasami tam co kilka lat robię sobie muzykę filmową. To jest jakby absolutnie cel najwyższy. I gdyby do czegoś takiego dojść, to myślę, że taka popularność by też przyszła pewna sama. Wiadomo, że to jest troszkę loteria, ale... To przychodzi pytanie chyba najistotniejsze. Jak u ciebie ze śpiewem? Myślałem, no nie prośbę, żebym śpiewał. To teraz, co? teraz mówię. Nie, za zimno. Nie, jak za zimno. Nie, tragedia. To jest w ogóle tragedia mojego życia, że nie umiem śpiewać. Przecież tak chciałbym śpiewać, to może takie rzeczy robić jeszcze wtedy. Wiem. Są ludzie, którzy... Wiem, bo też chciałbym śpiewać. Czuję twój ból. Ale absolutnie, tylko ja się, wiesz co, nauczyłem się i teraz jestem w stanie śpiewać tak, że nie bolą uszy. Tak? Znaczy nic więcej, ale tak, jest fajnie. Już. Serio? No bo tak mówią właśnie, że można się uczyć, nie? I to odchodzi, ale... Też patrzę na to z innej strony, jeszcze jesteśmy w tym momencie, w takim momencie w czasie, że to nie jest absolutnie potrzebne, żeby jakieś sukcesy odnosić śpiew, bo na przykład jeden z moich najbardziej ulubionych artystów jest Bonobo, nie wiem, czy kojarzysz, to jest... Kojarzę Bono, czy dokładnie. Bono śpiewa, Bonobo nie śpiewa, Bonobo jest z Wielkiej Brytanii. Chyba z Anglii, nie chcę źle powiedzieć. I to jest muzyk elektroniczny. I on też komponuje na takie półorkiestralne, półsampluje bardzo dużo. Teraz w ogóle jest nominowany do 2 Grammy. Jestem taki zadowolony z tego. I on nie ma w ogóle pojęcia o śpiewaniu, ale mimo to zrobił mega karierę. Wiadomo, że to też jest muzyka elektroniczna, jeszcze jakiś tam urywek. No ale jest bardzo znany w tych kręgach. Jest w ogóle jednym z najbardziej znanych takich muzyków. A do śpiewu nie ma nic wspólnego. I też nie chcę też forsować na siłę, no bo jeśli trochę trzeba takiego perfekcjonizmu mieć czasami, że jeśli to nie może dojść do takiego poziomu, na którym bym zadowolony, to też nie chcę forsować tak, żeby ludzie nagle musieli słuchać, a jak śpiewam, czy takie rzeczy. No naprawdę to nie jest przyjemne i wiele ludzi, którzy słyszało, jak próbuję, nie potwierdzi. Więc nie ten. No ale jest mi smutno, nie, że... No, to ja absolutnie rozumiem, bardzo mi przykro. Rematy? Ależ poproszę. Jak to przyjemnie po prostu. Przyjemnie, ciepło. Zimowy wieczór, tutaj herbatka, cudownie. Jak w tym, jak u Eda Sheerana w teledysku. No nie widziałem, ale wierzę. A, jesteś człowieku, teraz wszędzie poleci. Nieważne. W ogóle Ed Sheeran udowodnił, dzisiaj sobie myślałem, miałem to pisać, ale to powiem. Że Ed Sheeran udowodnił nam, że nie trzeba być pięknym, żeby znaleźć kobietę. Wystarczy być gwiazdą muzyki. I być bardzo bogatym. Tak, jak nie jesteś... Znaczy, on to jest prosta bo... droga, słuchajcie. A właśnie, jak jest u ciebie z dziewczynami? W takim sensie, czy właśnie po programie zaczęły się, wiesz, bo na przykład, wiesz, ty jesteś znany, ja nie jestem znany, prawda? No i wiadomo, no jestem prawiczkiem z tego tytułu, ale będę znany i myślę, że sobie to się jakoś zmieni w... Wtedy się zgadamy, nie? Wtedy ja będę ten nieznany, a pomożesz mi w tym. Coś ci podpowiem. Nie, ale właśnie, bo gdzieś tam zastanawiam się właśnie, jak to, czy nagły wzrost popularności też przekłada się na zainteresowanie płci przeciwnej? Przekłada się na pewno. Znaczy ja dziewczyny nie mam i nie szukam. Ja dziewczyny nie mam i ogłaszam to publicznie. Tak, proszę wiedzieć, niech wszystkie kamery wiedzą, nie mam. No tak, ale jest, że tak było i to było kilka takich śmiesznych sytuacji, że... Faktycznie, bo w programie no, to się zmieniło absolutnie. Dla mnie to było mega dziwne, powiem ci, bo po programie było no, tam parę, no, powiedzmy ze dwie, trzy dziewczyny, które chodziły za mną w ogóle po szkole, nie? Czy patrzyły, był wzrok na mnie prowadzony. No ale to też uznałem, że nie muszę jakichś kroków podejmować, żeby przestać coś takiego, no bo to było też troszkę, no, wiadomo, że dla mnie absolutnie dziwne, dla mnie w ogóle niespotykane, no i śmieszna sprawa i to było fajne przez jakiś czas, ale co się bardzo zmieniło, to jest to, że zaczęło pisać do mnie sporo dziewczyn przez internet. Czyli masz fanki? No mam fanki. Czekaj, masz grupis? Grupis? Nie powiedziałem tego, to powiedziałem. I to jest śmieszne i to jest też miłe bardzo, no bo jednak jest to jakiś wyraz szacunku i tego, że lubią muzykę. Można tak to interpretować, tak chcę, nie zaprzeczaj, dobra? Nie zaprzeczam, absolutnie tak. Nie, luzik. I wiadomo, że zmieniło się to mocno, ale no, mnie to jakoś mega nie ruszyło, no bo przecież
Przecież to nie szukam już tego, żeby on był Mass Media Music. Kocham go, jest cudowny. Przecież w ogóle to nie o to mi chodzi absolutnie, także nie. Koniec tematu. Okej. Ale nie czujesz się przytłoczony, bo na przykład kiedyś Rafał Jonkisz. Nie kojarzę. To jest mister Polski, który był po Rafale Maślaku, którego kojarzysz, bo tak, kojarzy. Tak. No właśnie. To on wstawił kiedyś na walentynki, to było bodajże na walentynki, screena od fanki, która proponowała mu seks oralny i z takim prześmiewczą pretensją trochę, że gdyby miał zrobić to z każdym, to nie miałby czasu na nic innego, nie? To był to na pewno bardzo duży problem. I czy też nie jest tak, że cię to przytłacza? Czy to przytłacza? Nie jest to, na pewno nie jest to w takiej obfitości jak mister Polski. Ale powiem ci, że no, zdarzają się takie sytuacje, że zapraszamy na przykład dziewczyny gdzieś, no i to są w ogóle absolutnie nieznane przeze mnie osoby w życiu. Ja też przecież ciągle, to nie jest tak, że magicznie nagle gram na gitarze w taki sposób, czy że coś takiego osiągnąłem po prostu znikąd. Muszę ćwiczyć i ciągle to robię i naprawdę mam bardzo mało czasu wolnego. Ale pomijając nawet, no pisze losowa dziewczyna i pyta, no chodź gdzieś sobie idziemy. I to czasami jest wiadomo, że jest to, powtarzam, że w miarę miłe, no bo nie proponują tutaj też tak nikogo, myślę. Ale zdarzają się takie sytuacje, że no matko, bez przesady. Albo że pisze jakaś dziewczyna coś do mnie i odpisuje, że no pisze na przykład, że no super płyta, czy ale fajna aranżacja, bardzo mi się podobało, coś na przykład, bla bla bla. I odpisuje, że no super, miło mi, dzięki. Mm-hmm. Zaczyna pisać dalej, czy napisze, ja odpisuję jeszcze i zaczyna się ciąg takich wiadomości. Ona mi wysyła na przykład 15 teraz wiadomości. Albo przez rok wysyła codziennie jakąś wiadomość. I to jest trochę czasami przytłaczające, ale nie przesadzałbym też, no, że o matko, jakie jestem biedny, jakie to trudne jest to życie. Bo w ogóle nie ma takiej opcji, jest dobrze. Właśnie coś się chciałem jeszcze a propos. Czy umówiłeś się kiedyś z fanką? O, bo to mi przyszło do głowy. Czy faktycznie było tak, że... Nie, byłem blisko i nie zrobiłem tego. Dlaczego? Bo to już właśnie opowiadałem to jest to i pisaliśmy jakoś ze sobą, no ale nie chcę tak robić, że, bo to była osoba, którą ja nie znam na żywo i nie chcę robić takiego, że absolutnie z przypadku naprawdę idę z nią gdzieś się spotkać i też to nie jest dla mnie w tym momencie, ja nie szukam dziewczyn, żeby mieć dziewczyny, dla mnie to jest w ogóle trochę paradoks, że mam dziewczynę, super, tylko jednak chcę tak, żeby jaką dziewczyną faktycznie się na tyle polubię, że chcę z nią chodzić, a nie tak, że... Bo ja nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale nie musisz, jak się umówisz z dziewczyną, to ona nie musi być potem twoją dziewczyną. Ale to idę z nią gdzieś, tak? No tak. To, i żeby z nią gdzieś wychodzić, tak, w taki sposób, ja nie chcę robić tego pyk, nie, i sobie idziemy. I nie chcę tak w ogóle. No. Czyli nie jesteś łatwy. Rozgryzłem cię. Słuchaj, czy jest taka piosenka, która ci się marzy od dawna, którą chciałbyś tak zrobić, jeszcze może nie wiesz jak się zabrać? Piosenka nie jest najlepsze ujęcie, ale dobra, nie, utwór. Znaczy mogłaby to być piosenka, ale no w tym wypadku nie jest, nie, tak bym tego nie ujął, bo od dawna, tak powiedzmy, od 3-4 miesięcy próbuję jakoś, nie wiem, próbuję podejść w ogóle do tego w sposób jakiś sensowny, żeby przełożyć jeden z trudniejszych utworów Chopina na gitarę, taki jak ja gram. W takim stylu trochę perkusyjnym, trochę właśnie, no takim popisowym, prawda? Mm-hmm. Wiadomo, że Chopin jest sam w sobie mega popisowy. A na też na perkusji tam. Tak, no, Chopin to tam na perkusji. Filkowiec Chopin do Brzeziomkowie, tam się kumali. Nie, no i to jest najtrudniejsza rzecz, jaką w życiu w ogóle próbowałem zrobić. Bo nie dość, że jedyny materiał źródłowy jaki mam to są nuty, tak, no. na fortepian, jeszcze na gitarę. Zła tonacja, złe wszystko przekładam. I to i tak na gitarze brakuje tego czegoś, co faktycznie zrobiłoby takie dość oryginalne, takie wow, takie szok. I z tym się nie mogę jeszcze uporać. No i wiesz, walczę, ale to kto wie jak to pójdzie dalej. Słuchaj, bardzo chętnie bym usłyszał, jak w twojej aranżacji brzmiałby kultowy utwór z Desperado. Jeżeli nie udałoby mi się załatwić Antonio Banderasa, powiedzmy, poszlibyśmy w polską wersję Conrado Moreno, ja nie wiem czy on śpiewa. Dobra, spróbuję. Okay. To czy zrobiłbyś to dla mnie? Tak. Dziękuję. O, na koniec będą fajne rzeczy. Po pierwsze, Marcinie, podasz płytkę Marcina. Oh. Tak. Którą? Wszystkie? Jedną, bo one są jakby takie same. Także to jest płyta Marcina do kupienia
w empikach, sklepach muzycznych. MarcinPaczalek.com. Paczalek czy Paczalek? No wiesz, stop, stary, bo jak powiem Paczalek, to to brzmi głupio. Ale no i no, kto wpisuje ły w wyszukiwarce? Oglądają nas starzy ludzie. No już nie powiem Marcin Paczalek, przecież to już tak debilny. Debilny to jest. Paczalek bez polskich liter, bez L, przez L. Chyba, że ty po prostu powiesz, że nie, 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 to skąd. No my mam ręce. Dobra, płyta Marcina do kupienia w empikach i sklepach muzycznych. MarcinPaczalek.com, bez polskich znaków. Bez polskich znaków. Dobra, słuchaj, Marcin. Marcinie kamerzysto, czy możesz przygotować, czy możesz przygotować, honory uczynić? Mogę. To proszę, tam jest wszystko gotowe. Zapalić to? Zapalić, jak najbardziej. Marcin. Marcin, blok na muszce, aby ci bić brawo, jak on zdmuchnie świeczkę w ogóle. Blok na muszce obchodzi się pierwszą urodzinę. Trzeba ty nie powiedzieć. Tak jest, dzisiaj zaszczyt, zaszczyt tutaj być, jest, naprawdę. Tak jest. A czytujesz sobie czasem mojego bloga? Powiem ci, że wszystko przywertowałem, każde zdanie. Dziękuję, to jest naprawdę bardzo miłe. A powiedz mi, jest jakiś artykuł, który tak zapadł ci w pamięć? Jest jeden o kobietach w showbiznesie. Tak jest. On mi przypadł do serca najbardziej. Kobiety w showbiznesie, które skradły moje serce. Skradły moje również. Twoje również. A właśnie powiedz mi, bo to jest ostatnie pytanie na dzisiaj, czy jest jakaś kobieta z showbiznesu, która skradła twoje serce? Uff. Słuchaj, no masz teraz szansę, bo nie masz dziewczyny, Marcin nie ma dziewczyny. Nie się zmieniło od 15 minut temu. I co, i to musi być Polka teraz, tak? To nie, to dlaczego? Nie musi być Polka? Nie, nie, może być z każdego showbiznesu, nawet rumuńskiego. Alicia Keys. Kocham cię, Alicia. To słuchaj, pomyśl życzenie, zmuchnij. Dzięki wielkie. Pierwsze urodziny bloga na muszce, oglądaliście pierwszy odcinek po długiej przerwie na muszce. Moim gościem był Marcin Paczalek. To był zaszczyt, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję pięknie i do zobaczenia. Że to jakiś kosmos, że siedzę sobie w domu, nie? Coś tam robię i nagle pyk, wiadomość na fejsie. Sprawdzam, jakaś 13-latka z Australii by mi napisała, nie? Masz perfekcyjne rzęsy. Co mam jej odpisać? No nie wiem, ja bym osobiście lusterko i sprawdził, co mam. Brwi, przepraszam, nie rzęsy, brwi. To jest zmienia postać. A regulujesz brwi? Nie. A co, faktycznie masz takie ładne. Weź tam zbliżanko zrób może jakieś, nie? A może zrób.